Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w celu podsumowania pracy związanej z modernizacją toru podejściowego do Portu Północnego. Ta modernizacja przebiegała w sposób sprawny, była zorganizowana zarówno przez służby urzędu, jak i przez wykonawcę na najwyższym z możliwych poziomów organizacyjnych, logistycznych. Przygotowania miały na celu z jednej strony stworzenie dwukierunkowego ruchu do Portu Północnego na odcinku 6,5 km bez mała, pogłębienie toru do 18 metrów i poszerzenie do 600 metrów. To wiązało się z wydobyciem urobku w ilości milionów metrów sześciennych. Te miliony metrów sześciennych zostały dzięki współpracy naszej z samorządami wbudowane na brzeg morski w wielu punktach naszego wybrzeża. Z jednej strony będziemy mieli możliwości tego zintensyfikowania ruchu na torze podejściowym, z drugiej uzyskaliśmy szerokie plaże, a w zasadzie w niektórych miejscach odtworzyliśmy te plaże, bo ich prawie nie było. To są korzyści zarówno dla turystyki, jak i dla mieszkańców, które w tej chwili są trudne do oszacowania. Natomiast ja chciałbym podziękować Centrum Unijnych Projektów Transportowych, z którym to centrum współpracujemy od lat i dzięki tej współpracy mogliśmy ponad 160 milionów na inwestycje wydać. Druga sprawa to jest wykonawca. Wykonawca, który dysponuje największym na świecie sprzętem i dzięki pogłębiarkom, które pracowały na torze podejściowym, mogliśmy w ciągu kilku miesięcy zrealizować inwestycję, którą planowaliśmy na 18 miesięcy. No i najważniejsi to są pracownicy Urzędu Morskiego, którzy przygotowali cały projekt i nadzorowali te prace, współpracując z instytucjami, z właśnie wspomnianymi samorządami, jak również umożliwiając realizację projektu, ponieważ był on realizowany w okresie letnim, a więc natężenia ruchu turystycznego, jak również aktywności naszych mieszkańców trójmiejskich i nadmorskich miejscowości. Dziękuję Państwu bardzo, życzę udanego pobytu na tym spotkaniu, jak również jednocześnie przepraszam, że nie mogę z Państwem dzisiaj być, ponieważ inne obowiązki nie pozwalają mi na to. Życzę powodzenia, następnych projektów, następnych realizacji.